rzecz niezwykła, wspaniała i która, no, która powoduje, że mówimy o czymś normalnym jako wielkim wyzwaniu, takim jak no, niemalże przystąpienie do Unii Europejskiej. Służby mundurowe wróciły do nas. Naprawdę to bardzo przeżywamy my, fundacji, niezwykle. Myślę, że także służby mundurowe też to przeżywają, ponieważ 8 lat z różnych powodów i nie będziemy się już tutaj zagłębiali, szkoda czasu. Ważniejsze jest to, że jesteśmy ze sobą, że znowu gramy. To są tak samo rodzice, których dzieci zbierają pieniądze, których dzieci mają wklejone wklejkę, że były układanie słuchu. A więc to jesteśmy my wszyscy, obywatele. Cieszymy się, że w tym wszystkim także osadzeni grają razem z nami, grali, przesłali swoje prace. Te prace są nawet tutaj wystawione, pokazujemy je i w pewnym momencie to się odcięło, to się oderwało. No nic gorszego, to właśnie na tym polega, że jeżeli ktoś nabroił, wpadł w tarapaty, no to też ma ten moment szansy, żeby wrócić do nas, żeby pokazać, że jego przesłanie jest też pozytywne, że chce być w tym społeczeństwie w sposób normalny, w sposób właśnie nie wpadający w różne kłopoty. To także do nas wróciło. Także bardzo, bardzo dziękujemy, że możemy je grać. Wszystkie te służby mundurowe, żebym nikogo nie pominął, ale będziemy je wymieniali podczas finału. Cieszymy się bardzo, że Komenda Główna Policji w osobie pana komendanta także będzie do dyspozycji dla nas w sposób bardzo praktyczny, rzeczowy, czyli komunikaty na temat tego, co się dzieje w Polsce. Kiedyś tak było. Kiedyś to było bardzo normalne, że opowiadaliśmy sobie, że czuwamy nad bezpieczeństwem wszystkich 120 tysięcy wolontariuszy, bardzo często bardzo młodych ludzi. Ci, którzy nie mają 18 lat, są pod opieką osób dorosłych, pełnoletnich, rodziców. Ale pamiętajcie Państwo, że to jest dla nich niezwykły dzień, niezwykle ważny i pokazanie, że żyją w bezpiecznym kraju, że żyją w kraju, w którym nie spotka im nic złego, że mogą oddać swoją energię po to, żeby marznąć, ale żeby także tworzyć rodzinę i tą potęgę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest niezwykle czymś ważnym, a więc zróbmy wszystko, żeby było bezpiecznie, żeby było serdecznie, żeby było miło. Wszystkie te służby mundurowe będą obecne w ogromnej ilości spotkań, koncertów, pikników. I to jest właśnie coś, co je zawsze ubarwiało, a więc zapach grochówki wojskowej, obecność tych wszystkich służb ze swoimi pomysłami, które mają dla nas, aby ten czas jak najlepiej spędzić. Więc znowu wróci do nas Straż Pożarna ze swoimi pięknymi samochodami, żeby każdy mógł dotknąć, wejść, obejrzeć. Także wróci Wojsko Polskie, także będzie policja nie tylko w tym momencie, kiedy jest na ulicach, patroluje, patrzy, ogląda, a także pokazuje, jak pracuje, czym pracuje, czego używa do swojej pracy. To wszystko tworzy naszą takie miasto bezpieczne. Oczywiście Straż Miejska, która zawsze z nami była i za to im bardzo dziękujemy, także będzie razem z nami w swoich aktywnościach.